Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z takim dodatkowym filmikiem odnośnie serwera Discord, bo jest jedna rzecz, którą tak naprawdę wytłumaczyłem wam w sekcji komentarzy, gdzie widzicie w tym momencie screen, ale postanowiłem, że zrobię jedną rzecz i po prostu wam na spokojnie wytłumaczę jednym takim filmem, ponieważ chciałbym dzisiaj poruszyć temat rang. Jest to temat, który powinienem już wcześniej poruszyć, kiedy robiłem wtedy film z okazji tam świąt i powinienem tą kwestię tam również napomknąć albo po prostu przypomnieć, dlatego w tym momencie pozwólcie, że wam co nieco o tym opowiem. No dobra, znajdujemy się teraz na przeglądarce i pierwsze co wpisujemy, to wpisujemy Discord w przeglądarce. I teraz oczywiście tutaj jak chcecie, wiadomo, możecie sobie pobrać Discorda, ale ja sobie wejdę w zakładkę, która jest u góry. Wy tego pewnie nie widzicie, bo teraz w tym momencie jest to zasłonięte, ale gdy zrzucę tutaj, to będzie napis open i wejdziemy sobie tutaj. No dobra, jesteśmy teraz sobie na Discordzie i sprawa wygląda następująco. Wejdźmy sobie tutaj w wariaty Michała, czyli właściwie w ustawienia serwera. I mamy zakładkę role i tutaj mamy 4 role tak naprawdę, bo everyone i rytm nie liczymy, bo rytm to jest wiadomo bot. A 4 pozostałe role w tym momencie będą wymagane, że tak powiem, troszeczkę głębszego rozszerzenia. Mamy tutaj rolę King, czyli innymi słowy administrator, czyli jest to osoba, która założyła serwer i tak naprawdę to tyle i będzie tutaj dbała o ten serwer i dodawała różne emoji i różne tego typu rzeczy. Jak najbardziej też moderatorzy również mogą od siebie dodawać, ale tutaj chodzi o to, że wiadomo, administrator ma taki największy obowiązek dbania o serwer. Później mamy rolę dyktator, czyli innymi słowy moderator. I to jest osoba, która jest tak jakby zastępcą admina, która również dba o porządek, również dodaje emoji i również dba o sprawy typowo serwerowe. Tak więc nie chcę tutaj nikogo w żadnym wypadku straszyć czy coś, ale radziłbym przestrzegać regulaminów, ponieważ moderacja, można by powiedzieć, że w pewnym stopniu jest surowa, aczkolwiek nie ma na celu banować za nic, tylko w tym momencie za to, jak ktoś będzie przede wszystkim nachalny i będzie łamał regulamin. Nieważne, czy jest dobrym przyjacielem, kolegą, tak jak tłumaczyłem to w poprzednim filmiku. Wierne wariaty, bo pewnie się zastanawiacie, co to jest za rola. Otóż jest to rola, która przysługuje do widzów, którzy już jakiś czas temu są ze mną na kanale, którzy jakiś czas temu przyszli na mój kanał. I tak naprawdę ta ranga jest dla widzów, którzy subują mnie i oglądają mnie od 4, 3, 2 roku, nawet od niedawna. I dlaczego pewnie powiecie, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma rolami, czyli wierny wariat i wariat. Wariata dostają osoby, które są zupełnie nowe. I tutaj nie chodzi mi o to, bo równie dobrze możecie powiedzieć do mnie teraz, że mógłbym teraz każdemu osobnikowi, który tam przyszedł, na przykład na jakimś Chińczyku, The Sims, dać tą rolę zamiast wiernego wariata, więc pewnie powiecie, dlaczego taka osoba ma czelność mieć wiernego wariata. Otóż jest to spowodowane tym, że te osoby udzielają się później na tych live'ach, więc na dobrą sprawę to nie jest tak, że przyszły na jedną grę i potem słuch o nich zaginął, tylko jeżeli zaczynają się udzielać, to mogą nawet już i przed samym startem serwera dostać wiernego wariata. Z kolei osoby, które są zupełnie nowe, które nigdy nie miały styczności z moją twórczością ani ze mną, przychodzą, załóżmy, już po założeniu serwera, no to dostają wtedy wariata, dlatego że po prostu są nowe i ja jeszcze tych osób nie znam, więc nie jestem w stanie zweryfikować, czy są oni wiernymi, że będą na pewno na 100% na kolejnych transmisjach, live'ach, właśnie filmach, czy co tylko. Ponadto jeszcze bardzo ważna kwestia, którą chcę nadmienić, która również była w komentarzu. Ranga wariata jest aktualna przez, załóżmy, miesiąc, czyli na dobrą sprawę jest to na takiej zasadzie, że ktoś po przyjściu na serwer dostaje rangę wariat. I w tym momencie, jeżeli będzie aktywnie miesiąc, oczywiście tam nie będę wliczał w tego, że, bo może się okazać, że ktoś może mieć jakieś tam sprawy, ale na dobrą sprawę, jeżeli się będzie ta osoba w jakimś tam stopniu udzielała, no to wtedy dostanie po prostu z wariata wiernego, bo już wtedy będę wiedział, że ta osoba, można jej zaufać, że tej osobie w sensie będzie można zaufać i generalnie nie będzie ona nieszkodliwa.
Więc to jest tak jakby wytłumaczenie przeze mnie. Mam nadzieję, że w sposób dobry wytłumaczyłem i teraz mniej więcej kumacie, o co chodzi, żeby nie było, że ktoś się tutaj zaraz na mnie obrazi, że nie wiem, dostał wariata, mimo że na przykład ten jest nowy i powinien mieć wiernego, ale pamiętajcie, to musi wszystko przejść przez swego rodzaju weryfikację i tak dalej. Tak teraz zauważyłem, że rękę miałem trochę wyciętą, taka ciekawostka mała. No i dobra, co tu jeszcze można w sumie powiedzieć? Tutaj na chwilę się schowałem. Krótkie przypomnienie w tym momencie dekalogu serwera, czyli 10 przykazań serwera. Macie teraz sobie, że tak powiem, minutkę. Ja się na chwilę wyciszę, żebyście sobie mogli tutaj poczytać na spokojnie. Żeby też nie było, że pomidor i moderacja jest zła, niedobra, bo wywalili mnie za nic. I to by było tak naprawdę na tyle. Tak więc nie chciałbym kiedykolwiek słyszeć, że ktoś dostał za nic bana, bo tak naprawdę tutaj bany nie lądują za nic, tylko no, jeśli nie przestrzegasz regulaminu, to tak jak powiedziałem wcześniej, licz się z konsekwencjami. I to by było na tyle. Dziękuję wam za wysłuchanie, to był taki krótki materiał, bo chciałem dopiąć ten tak zwany temat Discorda, więc w tym momencie nie pozostaje mi nic innego. Jeżeli jeszcze nie wbiłeś, wpadaj na Discorda, jeżeli tak bardzo chcesz ze mną porozmawiać i utrzymywać w jakimś stopniu ze mną kontakt. Trzymajcie się, cześć!